Cześć ludzie kochane, dzisiaj stejka będę, tak? Na kamerę się już nagrywałem, zacząłem nagrywać film i bateria mi padła. Takie niedopatrzenie moje, co się rzadko zresztą zdarza. Ale ostatnio dzień po dniu nagrywałem kilka filmów i szybko się rozładowała. Co teraz niech się ładuje z tej, żebym wątku nie stracił. Jeden z widzów taki podsunął pomysł właściwie, czy jakie były zabawy za moich czasów, jakieś dancingi. No i tak, były tylko dancingi. Oczywiście, że chodziłem na dancingi z żoną, czy jeszcze przedtem, nim byłem żonaty. Z koleżankami, to różnie to było. Tak tylko i też rzadko się chodziło. Dlatego rzadko, że no powiedzmy, że ja zarabiałem, żebym ja was nie skłamał. Chyba 4 czy 4,5 tysiąca, jakoś coś w tym stylu. Mogę się mylić o trochę. A bilet na dancing, wejście kosztowało 100 zł. I do tego przecież jeszcze jak się szło tam w kilka osób, to trzeba było zamówić jakiś obiad, jakąś wudencję i takie jakieś drobiazgi. To, także jakby nie przeliczył, to za często nie można było sobie pozwolić na to. Gdzie się bawiliśmy? W domu, takiej prywatki, to było najtaniej. Już wam mówiłem chyba kiedyś, że jak szliśmy do znajomych albo znajomi do nas, to nasze żony mówiły, to my robimy zagrychę, coś dobrego do zjedzenia, a wyjdźcie i kupcie wódkę. Jakieś, to dla nas jakieś wino, dla siebie wódkę, no też. To już my wiedzieliśmy, co kupić. Nie starczyło, nie zabrakło nikomu. Jak zabrakło wódki, to zostało piwo. A dziewczyny miały wino. Także to było, z tym to fajnie, taniej było właśnie takie prywatki. Były też zabawy w zakładach pracy. Tak, bo bywały w zakładach. Tak, w spółdzielni, gdzie ja pracowałem w 75 roku, a w 76 poszedłem do wojska, to było tak, że na Dzień Kobiet prezes zorganizował właśnie na terenie zakładu Świetlicy imprezę, tam jakiś magnetowy on był. Ktoś zorganizował taśmy. No i było wszystko, była wydeczka, była zagrycha. Fajnie było, coś się działo. Także bawiliśmy się w miarę możliwości. Nie było tak jak teraz, tak jak co chwilę jakieś dyskoteki, jakieś coś. Tylko właśnie czasami dancing, częściej prywatki i bardzo rzadko w zakładach pracy. Tak to mniej więcej wyglądało. A teraz to nawet ze względu na to, że ja nie pójdę nigdzie, to nawet nie wiem, jak to dyskoteka wygląda. Chociaż była dyskoteka czy dancing, to ja nie pójdę, bo przecież ja ani w hałasie, ani tańczyć nie dam rady. No to ja, po co ja tam pójdę? Jeszcze pomyślą, że jakiś kapuś, kurde, przyszedł. Siedzi i tylko podgląda. Kogo by tu tam coś, jakiś śledczy czy kto.
A oraz już nie będę mówił. Tylko powiedziałem, jak było. A to jak jest, to ja nawet nie wiem, jak jest, tylko co czasami w telewizji pokazują. To tylko tyle wiem. Skąd ja mam wiedzieć? Nawet mi nie ma kto powiedzieć, jak było. Jak jest. Dobra, to na dzisiaj tyle. Trzymcie się. Cześć.